No hej, witam Was ponownie. Spotykamy się już w 8 odcinku naszego szkolenia, także tym razem porozmawiamy sobie o martyngale. Jeżeli chodzi o właśnie o tą kwestię, to uważam, że jest ona przedstawiana w bardzo złym świetle, aczkolwiek nie wiem dlaczego. Najprawdopodobniej jest to związane właśnie z tym, że martyngał jest wykorzystywany w hazardzie. A wiadomo, jak słowo hazard działa na jakby na naszą psychikę. Oczywiście sprowadza się do tego, że zawsze wszyscy tracą, tak? Tracą swoje majątki, przegrywają swoje życie i być może taka wizja martyngału tkwi w naszych głowach. Otóż jeżeli chodzi o martyngał, który ja stosuję, o martyngał na rynku, no niestety, ale tak to nie wygląda. Wygląda to jakby znacznie lepiej, tak? Jest to bardziej takie przystępne. No ale bardzo trudno też jest to wyjaśnić, dlatego słuchajcie, jeżeli będę w jakiś sposób gdzieś tam błądził albo coś w tym rodzaju, to starajcie mi się to wybaczyć. Natomiast ja akurat w tym momencie postaram się, żeby to było jak najprościej wyjaśnione. W związku z tym też będę Was bardzo prosił o to, aby się naprawdę na tym skupić i starać się zrozumieć to, co mam do przekazania, ponieważ właśnie stosowanie martyngału, a stosowanie jakby tradycyjnego money management jest zupełnie odmienne, ale będę starał się wskazać na jakieś takie pewne podobieństwa. I może tak, zacznijmy od tego, że przede wszystkim jeżeli chcemy zarabiać na rynku, to nie możemy myśleć w skali pojedynczej transakcji. Zobaczcie, jak to z reguły wygląda na różnych grupach facebookowych, na różnych forach. Ludzie przeżywają emocje właśnie związane z pojedynczym zagraniem. Tak? Słyszymy na przykład czytamy nawet takie nagłówki, rozegranie DAX-a, tak? Rozegranie na przykład, nie wiem, EURUSD, rozegranie kabla. I wrzucane są jakieś tam pojedyncze zagrania, tak? Gdzie został ustawiony TP, SL i akurat cena poszła w danym kierunku. Otóż właśnie przywiązywanie się do pojedynczego zagrania jest absolutnym błędem. I nie możemy myśleć, jeżeli chcemy zarabiać, to nie możemy myśleć właśnie w bardzo taki wąski sposób. My musimy myśleć w seriach transakcji, tak? I myślenie w seriach transakcji właśnie pozwala nam jakby rozszerzyć to nasze spojrzenie właśnie na jakiś proces tradingu, którego właśnie początkiem, załóżmy, mamy początek i mamy jakiś cel, tak? I w trakcie tego właśnie procesu staramy się osiągnąć ten cel. No i przykładowo wszyscy z Was dobrze wiedzą, tak? Ci, co grają na przykład w sposób, załóżmy, tradycyjny, to znają taki parametr jak skuteczność, tak? I teraz ten parametr skuteczność my nie mierzymy jakby w skali tylko pojedynczego zagrania, tak? Tylko mierzymy w jakiejś tam skali iluś tam zagrań, tak? Na przykład będzie to w skali 100 zagrań, załóżmy, jeżeli na 100 zagrań, tak? Część zagrań nam wejdzie, a część zagrań nam nie wejdzie. Jeżeli wejdzie nam 30% tych zagrań, wtedy możemy mówić o 30% skuteczności w jakiejś określonej skali transakcji. Czyli nie jest to, słuchajcie, skuteczność stała dla strategii, dla jakby całokształtu strategii. Załóżmy, że gracie tą strategią, nie wiem, 5 lat, 10 lat i ona ma 30% skuteczności. Nie. Określamy to w danej skali, czyli jeżeli strategia, załóżmy,
na 10 transakcji, tak? Zawężmy to ze 100, zejdźmy do 10 transakcji, wejdą nam tylko dwie transakcje, wówczas mówimy o skuteczności 20%, ale w skali 10 transakcji, tak? Czyli w tym momencie nie skupiamy się na pojedynczym zagraniu, natomiast staramy się naszym jakby umysłem, tak, objąć szerszy obraz właśnie tej strategii, więcej transakcji i dopiero na tej podstawie wyrabiamy sobie jakieś zdanie, tak, na temat określonej strategii. No i teraz podobnie jest właśnie w martingale. My tutaj nie myślimy właśnie w skali pojedynczego zagrania, natomiast myślimy właśnie w serii większej ilości transakcji. Z tym, że w tym przypadku nie ma jakby określonej ilości transakcji, tak? Nie podejmujemy analizy na przykład w skali 10 transakcji, że mamy jakąś określoną skuteczność. Nie przyjmujemy skuteczności w skali 50 transakcji, 100, czy ewentualnie nie wiem, 1000. To, co my robimy, to my przyjmujemy cykl transakcyjny, czyli jest tutaj już jakby taka pewna przewaga, że my nie określamy z góry określonej liczby transakcji, natomiast przyjmujemy jakiś nieokreślony cykl transakcyjny. Ten cykl transakcyjny z reguły zaczyna się w zasadzie, no oczywiście zawsze się zaczyna od pierwszego zagrania, od pierwszej transakcji, natomiast nie wiemy, kiedy on się skończy. On się może skończyć po trzeciej transakcji, on się może skończyć po czwartej transakcji, on się może skończyć po piątej, dziesiątej, a nawet dwudziestej transakcji. Czyli jeżeli chodzi o tą sprawę, to tak naprawdę my nie wiemy i nie możemy tego określić. Natomiast dla nas każdy cykl transakcyjny kończy się jakimś określonym sukcesem. A kończy się określonym sukcesem właśnie ze względu na wprowadzenie martingałowego money management. No i teraz wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, że przykładowo postaram się to wam dać do wyobrażenia za pomocą na przykład jakiejś tam klasycznej strategii, tak? Załóżmy, że macie, nie wiem, gracie RR, załóżmy 3 do 1, tak? Czyli ustawiacie stop loss i 3 razy więcej jest TP. I załóżmy, że obliczacie to w skali 10 transakcji, bo tak to się często, zwyczajowo też oblicza, jeżeli chodzi o jakiś taki krótki termin, tak? Jeżeli chodzi o strategie klasyczne. I załóżmy, że macie 10 transakcji i w ciągu tych 10 transakcji wy chcecie wypracować jakiś zysk. Czyli zakładacie, że przynajmniej w ciągu tych 10 transakcji 3 razy wejdzie wam TP i wy nie wiecie, jaki będzie rozkład tych transakcji, bo to TP może wejść w pierwszej transakcji, później w drugiej transakcji nie musi wejść, w trzeciej transakcji nie musi wejść, później może wejść w czwartej transakcji, w piątej nie musi wejść, później może wejść w szóstej transakcji, w siódmej nie musi wejść, w ósmej nie musi wejść, w dziewiątej nie musi wejść, w dziesiątej nie musi wejść. I to trafienie TP na jakby na tej skali tych 10 transakcji, ono może w różnym momencie, tak, w różnej chwili ono może się trafić i to nie ma znaczenia, kiedy ono się trafi. Chodzi tylko o to, żeby w tej skali właśnie ono wskoczyło na minimum te 3 razy, wówczas my zarabiamy powiedzmy te 30%, tak? I jesteśmy zarobieni. I chciałbym wam, abyście sobie też pomyśleli to w taki sposób, że jeżeli myślicie, na przykład rozszerzycie swoją tą świadomość na 10 transakcji, to tak naprawdę to jest tak, jakbyście mieli 10 żyć, tak? Czyli, że wy rozbijacie sobie rachunek właśnie na 10 różnych takich porcji. To jest coś takiego, jak żeśmy mówili, jeżeli chodzi o portfolio. W portfolio też my nie myślimy w skali jednej pojedynczej strategii, tylko w skali serii strategii, tak? W skali serii rachunków. I teraz to przenosimy jakby na taki poziom właśnie pojedynczej strategii, którą również jakby interpretujemy nie w skali pojedynczego zagrania, tylko w skali właśnie serii tych zagrań. No i w tym momencie, jeżeli przyjmiemy, że te właśnie 10 transakcji, to jest tak jakby 10 szans, które możemy mieć od rynku. Jedna szansa weszła, fajnie, cieszymy się. Druga szansa weszła, nie weszła. No to podejmujemy następny krok. Następna szansa weszła, nie weszła. Następna szansa weszła, weszła. Tak?
No i tak właśnie w ten sposób sobie to ujmujemy. Ja, kiedy handlowałem na przykład strategią klasyczną, to ja właśnie sobie robiłem, właśnie wykonywałem na przykład 100 transakcji i te całe 100 transakcji sobie dzieliłem po 10 transakcji i zobaczyłem, jak, w jakim właśnie mi wypada, czy jest jakaś regularność, tak, że na 10 transakcji mi wpadają zawsze jakieś transakcje, nie wiem, 3-4 transakcje i na tej podstawie sobie oceniałem jakby przydatność systemu i powiem wam, czasami było tak, że dwie transakcje wskakiwały na 20 transakcji. W tym momencie trzeba było ten range sobie inaczej rozłożyć, podzielić sobie na 20 transakcji i do tego dostosować depozyt. Są to zupełnie inne kwestie i one są związane już z tradingiem tradycyjnym. Da się zarabiać, jeżeli chodzi o to, natomiast jest to bardzo, bardzo trudne. A w przypadku martyngału, tak jak wcześniej wspominałem, my zaczynamy od pierwszej transakcji i my nie mamy określonego cyklu transakcyjnego, że on musi się skończyć po 5, 10 czy 20 transakcji. Nie. On się skończy dopiero w tym momencie, kiedy będzie TP. Czyli tak naprawdę my rozpoczynamy cykl transakcyjny, który ma się zakończyć sukcesem. I teraz tak, żeby on się zakończył sukcesem, to my rozkładamy sobie wolumen transakcji na mniejsze porcje i zaczynamy na przykład od jednego mikrolota, tak? Później, jeżeli nam wejdzie ta transakcja, to zarobiliśmy, tak? Tym jednym mikrolotem. Są to mniejsze pieniądze, ale są zarobione, tak? Jeżeli nam ta transakcja nie wejdzie, to jest otwierana druga transakcja ze zwiększonym wolumenem. I jeżeli na przykład był to mnożnik razy 2, to w tym momencie każdy następna z tych transakcji, ona jest podwajana, tak? Czyli ten wolumen będzie większy. Czyli jeżeli jest to mnożnik razy 2, to kolejna transakcja będzie otworzona z wolumenem 2 mikrolotów i jeżeli nam wejdzie, to odrobi stratę z pierwszej transakcji i jeszcze zarobi, tak? Natomiast jeżeli tym razem nam się nie powiedzie, tak? Czyli znowu to nie trafimy, to kolejna transakcja jest otworzona znowu wyższym wolumenem, czyli zgodnie z mnożnikiem razy 2 będzie to 4 mikroloty i w tym przypadku, jeżeli wejdzie, to my odrobimy straty z poprzednich transakcji, jeszcze zarobimy i w tym momencie kończy się cykl transakcyjny, a następnie zaczyna się kolejny cykl transakcyjny, tak? I w ten sposób właśnie martyngał zarabia. Czasami jest taka sytuacja na przykład, że może dojść na przykład, nie wiem, do 10 poziomu czy do 12, ja tam najdalej chyba doszedłem do 13 poziomu i to niestety tutaj jest taki minus, bo to może wymagać jakby zaangażowania większej kwoty kapitału, natomiast można sobie to oszacować, można tak samo ten mnożnik na przykład zmniejszyć nie razy 2, tylko razy 5 i nie razy 2, tylko razy 1,5 i w tym momencie nawet dojście do 12 czy 13 poziomu jest jakby angażuje o wiele, wiele mniejszym zakresie kapitał. W tym miejscu też bardzo ważne jest lewarowanie, ponieważ dźwignia 1 do 30 jest niewystarczająca z tego względu, że broker pobiera zbyt duże zabezpieczenie transakcji, dlatego otwarcie tej transakcji wyższym wolumenem powoduje, że w pewnym momencie po prostu ta transakcja nie zostanie otworzona, no i my zostaniemy z tą stratą. Dlatego niezmiernie istotne jest to, aby mieć właśnie lewar 1 do 500 i dzięki temu jesteśmy w stanie jakby operować na większej ilości właśnie tych transakcji i w dłuższych seriach, tak? W dłuższych tych cyklach transakcyjnych. No i właśnie w ten sposób właśnie polega ten martyngał i on zawsze z założenia ma to, że cykl transakcyjny zakończy się sukcesem, tak? Stąd te strategie jakby nie oparte są na RR, tylko właśnie na tej skuteczności, ale to nie jest skuteczność właśnie w skali pojedynczego zagrania, tylko w skali właśnie całego tego cyklu transakcyjnego i to jest właśnie istotne, żeby to zrozumieć, bo to jest ta różnica, która jakby odróżnia klasyczny money management od martyngałowego money management. Natomiast to, co różni obie te metody, to jest właśnie rozszerzenie swojej świadomości z pojedynczej transakcji na serię transakcji i na myślenie w seriach. Także w klasycznym tradingu
można myśleć, że jakby załóżmy, że jedna transakcja nie powinna składać się z jednego zagrania. Może tak, jakby jeden taki cel, tak, jeden TP nie powinien się składać z jednego zagrania, tylko z jakiejś serii transakcji. Tak, w Martingale właśnie on się składa jakby z cyklu transakcyjnego. I to chciałbym, abyśmy sobie właśnie wyobrazili w taki sposób i w taki sposób właśnie zrozumieli te podobieństwa i te różnice. I jeżeli ktoś zrozumie to, jeżeli ktoś będzie w stanie jakby sobie to wyobrazić, tak, to jestem przekonany, że już nigdy nie wróci do tradycyjnego money management i zobaczy, jaka jest przewaga właśnie, jeżeli chodzi o martingałowe zarządzanie kapitałem. Stąd właśnie ja wybrałem strategie, które opierają się na tym money management, z tego względu, że one są po prostu skuteczne, tak, i dzięki temu mogę z nich budować portfolio i dzięki temu mogę zarządzać później tym portfolio. A jeżeli bym zastosował klasyczne strategie, to niestety już nie wygląda to tak jakby łatwo, jest to bardziej skomplikowane, jest to bardziej karkołomne i w tym momencie, jeżeli chodzi o klasyczne strategie, no wiemy, jak to z reguły wygląda. 80% takich strategii traci, tak samo jak jest 80%, i tak z reguły jest, że średnia jakby tego RR, pomimo nawet, że my sobie założymy jakieś RR 1 do 3, 1 do 4 czy 1 do 2, to w dłuższej skali, tak, w dłuższej skali na przykład, nie wiem, 1000 transakcji, 2000 transakcji, no niestety ten średni RR nam wychodzi bardzo słabo, tak, on z reguły tak gdzieś na poziomie 20%, tak, czyli mniej więcej to się tak klasyfikuje, że 80% transakcji jest stratna i 20% transakcji jest zyskowna i jest to właśnie takie Pareto, tak, jak i odpowiada to między innymi temu, że 80% traderów traci, a 20% traderów zarabia. Natomiast jeżeli chodzi o martingałowe zarządzanie kapitałem, to jest to całkowicie odwrócone, tak, jest to zupełnie inaczej wygląda. Natomiast no, jest ryzyko takie w martingałowym zarządzaniu kapitałem, że jeżeli nasza strategia wpadnie w jakiś taki cykl transakcyjny, który jest bardzo długi, no to wtedy wymaga to od nas jakby dofinansowania, wymaga to od nas zaangażowania większego kapitału i my ten większy kapitał na przykład możemy zgromadzić, ale tylko w sytuacji, jeżeli my dysponujemy już portfolio, tak? Czyli to, co pokazałem we wcześniejszym odcinku, możemy zatrzymać pewne strategie, które w danej chwili na przykład, nie wiem, albo ponoszą niską stratę, albo w ogóle nie są aktywne, po to, żeby jakby przelać ten kapitał i wesprzeć właśnie strategię, która zbiera te transakcje, tak, i ona wymaga właśnie tego większego kapitału. I też nie jest tak, że ten cykl transakcyjny on trwa bez końca. To jest całkowicie błędne pojęcie. Cykl transakcyjny nie trwa bez końca. On trwa do pewnego momentu i ten moment możemy określić na podstawie na przykład testów historycznych. W skali, ja to robię na przykład w skali 10 lat, kiedy patrzę jak daleko właśnie było to wychylenie w ciągu ostatnich tych 10 lat. I to jest dla mnie taka jakby naturalna granica, jeżeli przy pewnych parametrach, jeżeli przy pewnych ustawieniach dana strategia miała właśnie obsunięcie takie kapitału, czyli obsłużyła jakiś tam poziom zarządzania kapitałem, załóżmy na 12 poziomie, czy na 12 transakcji, tak? No to wtedy wiem, że w skali 10 lat tylko raz to się zdarzyło. Jeżeli strategia mi dojdzie do tego momentu i go przekroczy, to w tym momencie wiem, że jest coś nienaturalne, no i niestety, ale trzeba się pogodzić z taką stratą i tą stratę trzeba obciąć. Także tutaj musimy się z tym liczyć. Ale to dopiero w tym momencie uznajemy, że dana strategia zbankrutowała właśnie, że jeżeli ona przekroczy to maksymalne właśnie obsunięcie kapitału. Także wiem, że to jest bardzo trudny temat, ale starałem się to wyjaśnić jak najlepiej, opisać to jak najlepiej potrafię. Mam nadzieję, że to było zrozumiałe. Jeżeli nie, to oczywiście słuchajcie, na grupie Zakazane Strategie piszcie pod filmem, będziemy sobie to, dokładnie sobie to dopracujemy, doszlifujemy. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, zwyczajnie zadawajcie pytania. Także trzymajcie się, cześć.